Księga Barucha, rozdział pierwszy Oto słowa księgi, którą w Babilonie napisał Baruch, syn Neriasza, syna Meksejasza, syna Sedecjasza, syna Asadjasza, syna Hilkiasza. Było to w piątym roku, siódmego dnia miesiąca, od czasu, gdy Haldejczycy zdobyli i spalili Jeruzalem. Słowa tej księgi odczytał Baruch w obecności króla ludzkiego Jehoniasza, syna Jejakima, oraz wobec całego ludu, który zgromadził się wokół księgi. Tak więc słuchali go możni, dworzanie, starszyzna i cały lud, od najmniejszego do największego, wszyscy mieszkający w Babilonie nad rzeką Sud. A potem płakali, pościli i modlili się do Pana. Następnie zebrano srebro, ile tylko każdy mógł dać i posłano je do Jeruzalem, do kapłana Jojakima, syna Hilkiasza, syna Szaloma oraz do innych kapłanów i do całego ludu będącego z Jojakimem w Jeruzalem dziesiątego dnia miesiąca Siwan baruch odebrał naczynia domu pańskiego, zrabowane niegdyś ze świątyni. Miał je zwrócić do kraju Judy. Były to te srebrne naczynia, które kazał zrobić Sedecjasz, syn Jozjasza, król Judy. Zabrał je na Buchodonozor, król babiloński, gdy przesiedlił z Jeruzalem do Babilonu króla Jehoniasza z książętami, a wraz z nimi wziął w niewolę możnych i lud tej ziemi. Zebrane srebro przekazano do Jeruzalem z takimi oto słowami. Posyłamy wam srebro, kupcie za nie wszystko, czego potrzeba na ofiarę całopalną, przebłagalną i kadzielną, abyście mogli złożyć ofiary na ołtarzu Pana, Boga naszego. Módlcie się też o pomyślność króla babilońskiego nabuchodonozora oraz jego syna Baltazara, aby ich życie trwało tak długo, jak trwa niebo nad ziemią. Wówczas Pan udzieli nam pomyślności i właściwego rozeznania byśmy mogli żyć pod opieką króla babilońskiego Nabuchodonozora i jego syna Baltazara i byśmy im służyli przez długie lata ciesząc się ich życzliwością módlcie się też do Pana Boga naszego za nas bo zgrzeszyliśmy przeciwko niemu i aż dotąd jego gniew nie przestaje płonąć nad nami zapoznajcie się dobrze z księgą którą wam przesyłamy Niech będzie czytana publicznie w Domu Pańskim w dniach Waszych świątecznych zgromadzeń. I powiecie. Panu Bogu Naszemu należy się sprawiedliwość, nam zaś wstyd, jak to jest obecnie. Wstyd ludziom Judy i mieszkańcom Jeruzalem, wszystkim naszym królom i książętom, naszym kapłanom i prorokom oraz naszym przodkom, bo zgrzeszyliśmy przeciw Panu. Nie byliśmy mu ulegli i nie słuchaliśmy głosu Pana Boga naszego, i nie postępowaliśmy według przykazań, które nam przekazał. Nie słuchaliśmy głosu Pana Boga naszego, nie byliśmy posłuszni od dnia, kiedy Pan wyprowadził naszych przodków z Egiptu i tacy pozostaliśmy do dnia dzisiejszego. Dlatego przylgnęły do nas nieszczęścia i przekleństwo, którymi zagroził nam Pan przez sługę swego Mojżesza, kiedy wyprowadził naszych przodków z ziemi egipskiej, aby dać nam ziemię opływającą w mleko i miód, jak to jest do dnia dzisiejszego. Nie słuchaliśmy nie tylko głosu pana Boga naszego, ale i żadnego z proroków, których on posyłał do nas. Każdy postępował według złych zamysłów swego serca, tak iż służyliśmy obcym bogom i robiliśmy to, co nie podobało się panu, naszemu Bogu. Kani kolejna nowa księga, również krótka tylko kilka rozdziałów, księga proroka Barucha. Jeżeli pamiętacie, to jest współpracownik Jeremiasza, on się pojawiał w jego księdze kilkukrotnie, tam były mowy o tym, jak Jeremiasz mu kazał pisać różne rzeczy i przekazywać. Był jego uczniem, był jego przyjacielem, był jego sługą w pewnym sensie, no takim, takim podopiecznym, tak można by to powiedzieć. Tradycja podaje, że oczywiście zostało to wszystko napisane na wygnaniu, bo zauważcie, że w pierwszym rozdziale to widać, że oni to wysyłają do ludzi, którzy zostali w Jerozolimie. I tutaj mamy, to jeszcze będzie kontynuowane w następnym rozdziale. Yy, to jest tak zwany, jakby, jakby to nazwać, taki no, list wygnańców, modlitwa wygnańców. Oni po raz pierwszy, chyba, tak naprawdę się przyznają do swoich grzechów, nie, stają w prawdzie. Zobaczymy, to jeszcze będzie dalej. Jakby uznają wszystko, co Pan Bóg robi, uznają to, co im Pan Bóg mówił, i to, że oni go nie słuchali. To jest dla bardzo ważny moment, kiedy oni po tych wielu, wielu latach, po dziesiątkach postulatów, w końcu stanęli względem prawdy i to właśnie ona ich, że powiem, wyzwoliła i ona ich potem doprowadziła z powrotem do powrotu do, do swojej ziemi. Bez tego by to było niemożliwe. Warto, warto się uczyć od nich. Akurat tutaj bardzo warto ich naśladować. Tylko stawanie w prawdzie, tylko nieudawanie może nas, kochani, doprowadzić do, do naprawy i do szczęścia.